Rządowe pieniądze na odbudowę zabytków ominą Bytom, jedno z najstarszych miast w Polsce. Wszystkie złożone wnioski zostały odrzucone. W rządowym programie odbudowy zabytków nie znaleziono dla Bytomia nawet złotówki. Regulamin nie przewiduje też możliwości składania odwołań. Miasto zgłosiło 10 projektów, m.in. budynek Urzędu Miasta, Urzędu Stanu Cywilnego, secesyjny budynek 4 liceum czy osiedle robotnicze w Łagiewnikach. Rządowy program odbudowy zabytków przyznał środki finansowe na renowację. Bytom nie otrzymał żadnego wsparcia. W tych naborach nie ma żadnych obiektywnych, merytorycznych kryteriów wyboru. Nie przedstawiana jest żadna punktacja, ani żadne uzasadnienie odrzucania projektów. Natomiast sam proces zgłaszania, w którym jako uzasadnienie zgłoszenia projektu jest tylko 2,5 tysiąca znaków, nie pozwala tak naprawdę na żadną merytoryczną ocenę tych wniosków. Miasto nie ma też możliwości odwołania się od decyzji komisji. Na liście wniosków znalazły się m.in. projekty dotyczące renowacji elewacji i wieżyczki secesyjnego gmachu 4 liceum czy osiedla kolonii Zgorzelec. Władze Bytomia wnioskowały także o fundusze na remonty budynków należących do Urzędu Miejskiego. Wszystkie trzy budynki są budynkami o charakterze zabytkowym. Budynek przy Parkowej 2 oraz przy Oleńczaka 22 to są budynki wpisane do rejestru zabytków, natomiast budynek przy Smolenia to jest budynek wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Są to budynki o dużych walorach architektonicznych. Budynek przy ulicy Parkowej 2, przy którym de facto się znajdujemy, to jest budynek wybudowany w 1916 roku jako budynek sądu cywilnego. Samorządowi zależało na m.in. dostosowaniu tych budynków do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Do programu zgłoszony został także wniosek dotyczący remontu zabytkowego parowozu. Plan zakładał zdobycie kolejnego dla Górnośląskiego Stowarzyszenia Kolei Wąskotorowych, który miałby wozić pasażerów na trasie Bytom, Tarnowskie Góry i Miasteczko Śląskie. To jest ta naprawa główna. To jest, w tym momencie mamy ostatni moment, żeby ten parowóz przywrócić do stanu czynnego. A jest maszyną bardzo cenną ze względu na to, że jest to typowy parowóz kolei górnośląskiej. Tego typu maszyny nigdzie indziej nie pracowały. Jest niemal symbolem tej kolei. Natomiast jest jeszcze ostatnim przedstawicielem swojego typu zachowanym. Bytom to nie jedyne miasto w regionie, które nie otrzymało pieniędzy na remonty zabytkowych budowli. Środki były przekazywane najczęściej na zabytkowe kościoły.